Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i cóż, dzisiaj kontynuujemy nasze przygody w zwiedzaniu zamku. Jesteśmy w miejscu, przy którym ostatnio padliśmy, więc no, nie wiem, czy jest coś więcej koniecznego do dodania. Poza tym, że no, musimy teraz się zemścić na naszym oponencie, który ostatnio nas tutaj doprowadził do śmierci. Najlepiej z bezpiecznej odległości, traktując go kulkami ognia. Ale inne metody też rzeczywiście mogą być, więc tak, nie będę narzekał. Czy okaże się, że będą się co innego robić, chociaż dobra. Okej, udało się. Więc tak, mamy naszą garstkę z powrotem. Udało się też to osiągnąć i tak, jesteśmy tutaj z powrotem. I tak, jeszcze w sumie wstępu, póki pamiętam, to mogę wam powiedzieć, że znalazłem rozwiązanie prawdopodobnie problemu mojego z wydajnością Elden Ringa, jak i potencjalnie możliwe, że też innych niektórych gier i nie tylko gier, ale też innego oprogramowania, które no niekoniecznie chciało mi dobrze działać. Otóż prawdopodobnie miałem zły profil energetyczny ustawiony, który poniekąd spowalniał, można powiedzieć, procesor, powodując, że tylko co któryś z kolei, nie powiem wam konkretnie które, bo nie jestem aż takim ekspertem w tej dziedzinie, ale tylko co któryś z kolei wywołanie procesora odpowiadało, przez co no, były czasami takie lagi. I tak jak wcześniej Elden Ring działał dobrze, aczkolwiek spadały FPS-y w miarę często, tak teraz gram na prawie, podkreślam prawie, bo nie są całkowicie maksymalne, ale właśnie prawie w maksymalnych detalach, w 4K, kiedy wcześniej robiłem w oknie 1080p, tylko nie 4K, właśnie teraz tutaj i stabilne 60 FPS-ów, czasami pokazuję 58. Oczywiście są spadki, jak shadery się buferują i inne takie rzeczy, bo gra tego nie ma przygotowanego wcześniej, ale mniejsza o to. Właśnie więc mimo takich rzeczy, no gra teraz bardzo płynnie działa. Naprawdę nie mam na co narzekać. Więc tak, teraz jeśli będą jakieś problemy, co najczęściej będzie to związane pewnie z moim nieogarnianiem i problemami ewentualnie z tym, że... Co to chciałem? No, że znowu dam pada pod ten, jak to się nazywa, pod to, no, brakuje mi słów. A pod biurko, tak jak mam zwyczaj go trzymać, przez co będę miał zwiększony input lag ewentualnie, bo gra sama w sobie wątpię, żebym miała przecinać. No, oczywiście może się zdarzyć, więc... A nie powiem, że tak, nie powiem, że nie. Jedno, co mogę wam obiecać, to, że jeśli będą jakieś przesadne przecięcia po mojej stronie, nie po stronie nagrania, bo po stronie nagrania ciężko mi zweryfikować, kto będzie na YouTubie. Postaram się to w takich sytuacjach jak najprędzej oczywiście naprawić, wyciąć, zrobić testy, wszystko sobie jak, no ale dobra. Mniejsza o to. Aha, póki co rozpalmy tutaj. Tam było też jakieś przejście, swoją drogą to w ogóle nawet nie wiem, gdzie teraz iść, ale tak. Mamy miejsce łaski z tego co widzę i... Podoba mi się to. Mówiąc szczerze, o nie. Więcej tych ptaków. Nie. Jeśli tu mają być te ptaki, to ja się poddaję. Usiądźmy przy tym, żeby odnowić butelki i inne rzeczy. O to, ale tak. Usiądźmy. A póki co jeszcze schowajmy pochodnie. Weźmy właśnie świętą pieczęć na wszelki wypadek, gdybym musiał kogoś poczęstować ogniem. Dobra, on też odnowił ten wróg, ale nie przejmujmy się tym. Szybkie przewrotki, żeby mnie tylko nie dopadł. I nie możemy iść dalej. W sumie tak mi jeszcze zastanawia, czy jest sens, żebym nosił tą broń w dwóch rękach? Chyba nie. O nie. Prawie nie widziałem go, jest naprawdę tutaj ciemno. Chyba muszę sobie przyjaśnić trochę grę, ale mniejsza. A, dobra, co chciałem powiedzieć, bo już w sumie się pogubiłem. A. Mam niską siłę. Na pewno nie czuję powodu, żeby nosić go w dwóch rękach. Dlatego? I tak. Przy okazji właśnie też już to ostatnie, co chciałem wcześniej, zanim się rozproszyłem i zacząłem gadać o innych rzeczach też, to przypomniałem sobie ostatnią właśnie kwestię. Sprawdziłem już tak oficjalnie, uruchamiając ze swojej gry po angielsku, czy Tasak to jest Falcon, bo przypomina mi trochę Falcona i tak. Falcon nie wiadomo, czemu przetłumaczyli tym razem jako Tasak, więc no, walczymy Falconem. Wybrałem pod Dexa, tak de facto, chociaż w tym wypadku nie wiem, czy nie jest bardziej poczciwe, tym właśnie wiem.
razem. A i tak, cóż, mniej więcej mamy. Patrzeć i jakoś tak po dachach, po gzymsach tutaj łazić. Nie, preferowałbym chyba lepiej. Nie. Nie będę ryzykował. Dobra. I właśnie tak jeszcze mogę tylko dodać, jeśli chodzi o kwestię mojego właśnie tego sprzętu. Ciekawe, od kiedy to ustawienie dałem, teraz zamiast planu ma, tam powiedzmy chyba zrównoważony, czy tam wysoka wydajność Windowsowskiego mam zbalansowaną od AMD. Router działa ciszej. Tak, ciszej działa, nie mówię, wiatraki procesora i inne tego typu rzeczy, a FPS są lepsze. Temperatury też niższe osiągam. Gdzie w takim Elden Ringu wcześniej na 4K z lagami potrafiłem mieć 70 parę stopni, teraz trzyma się powiedzmy maksymalnie 60, czasem do 70 tam wskakujesz, ale najczęściej jest tak około 67 max. No, co to ma być? Zatrudnili ich jeszcze z bombami? Nie, ta gra jest okropna. Będę musiał ostrożnie tutaj podchodzić, ale te ptaki już mi wkurzają. No, ale wracając. Tak. Widzicie, jak to wygląda. A co ciekawe, FPS-y mocno mi spadają podczas wczytywania, ale to jest akurat zrozumiałe. Kaźnik FPS-ów, pozwólcie, że go sobie właśnie przywrócę. Bo jednak preferuję, nie ukrywając, widzieć. Ja mam tych klatek, na wypadek, gdyby właśnie coś się miało tutaj zmienić. Wam oszczędzam tego widoku, bo w sumie... Na co wam to? No tak, co prawda chyba go widzieliście raz w Supralandzie, ale... Wtedy to jeszcze... Powiedzmy, nie miałem wyłączonej nakładki Steama. Teraz mogę otwarcie powiedzieć tak, mam wyłączoną, więc... No. Przez to, że chciałem, żebyście widzieli te achievementy zdobywane, to... Będę... No właśnie, byłem zmuszony... Pokazywać wam też licznika FPS-ów, jeśli osobiście chciałem go mieć widocznego. A teraz, kiedy nakładka Steam jest wyłączona, no to... żeby właśnie też ewentualnie zwiększyć sobie FPS-y, to nie mam powodu, żebyście widzieli. Nadal wskaźnik pokazuje 59, co w moim przypadku, od razu mówię, oznacza 60, bo zauważyłem, że u mnie nigdy nie pokazuje 60 nigdzie, w niczym. A jeśli już, to tak przez chwilę się po prostu pokazuje 60 i znowu wpadł do 59. Tak, 59 jest u mnie to sam 60, bo to ze sobą tak skacze 59, 60. Tak, jest dobrze i teraz... Okej, miałem nosa, jak widziałem te beczki, że tutaj jest coś nie tak. No chodź, kurczak, chodź. Posmakuj mojego płomienia. No, i to jest piękne. A w ogóle lotka i pióro burzowego jest, przynajmniej Kamień Kowalski 2, oczywiście. Kamienie Kowalskie 2. Mógłby niby je wykorzystać już do ulepszenia swojego Falkiona Akatasaka. Ale szczerze powiedziawszy, czy ja to chcę robić? No nie szczególnie. Dobra, teraz jeszcze wyklinijmy sobie tego na wszelki wypadek. Mamy pochodnie, skoro idziemy do jakichś ciemniejszych chyba obszarów. Nie? To było tylko chwilowe przejście? Okej. I dobra. W przypadku schodzimy i co dalej? Dobra, można iść tam niżej. Widzę mgłę jakoś. Wrogów? O nie, widzę tego rycerza. Widzę rycerza, nie lubię rycerzy. W szczególności jeśli mają dużą tarczę, więc może się tutaj gdzieś schowajmy. I w sumie tak, pochodnia. Nie widać niczego, więc pochodnia i... Wróg? Ano są. Mam nadzieję, że tu nie ma jakiejś większej zasadzki, bo jeśli jest, to po mnie będzie pewnie. No nie, jeszcze on się tutaj zbliża, no... Za jakie grzechy. Lepiej się przeskradajmy. A dopóki on sobie nie pójdzie, cyk i... A, ale tu nie można atakować, ciekawa sprawa. Dobra, czyli to musi być jakieś ważniejsze miejsce, skoro atakować nie można, wiecie... Zauważam, że tak właśnie jest, że w tych najważniejszych miejscach to nie można atakować z jakiegoś powodu. Tutaj, kogo my mamy w ogóle tutaj? Nice to meet you. The pleasure's mine. Roger is the name. Roger, czym? Roger, chyba tak się nazywał. Ale okej, chwila.
Go nie można było przyzwać sobie tam jako wsparcie wcześniej? But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. Okej, okay, a jaki jest mój cel? Nie mogę powiedzieć, jestem tu, by pokonać Godricka. Ile? Jestem tu, żeby pokonać Godricka? Ja się nie wytłumaczę, kim jest... Kim jest Godrick, bo chyba gdzieś mi to mknęło. Ale dobra, mogę powiedzieć... dobra, powiedzmy, że mu zaufamy, pewnie to będzie błąd, ale okej. Challenge Godrick and lay your hands upon a great rune, are you? You can see it then, I take it. The guidance of grace. Well, enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. But unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Still, I won't forget how it felt when I first came here, to the lands between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out, if it please. Okej, nauczy umiejętności, co my tu mamy? Popiół wojny, błyskamienny pocisk. Do użytku na mieczach i przebijającej broni do szewcowej przystosowanej do puchnienia z wyjątkiem olbrzymiej broni. Ten popiół wojny daje oranżowi właściwości magiczne i występują co umiejętność. Błyskamienny pocisk. Umiejętność korzystająca z magii błyskamienia o tej samej nazwy. Wykonuje silny atak po użyciu, by prowadzić ostateczne puchnięcie wykonywane, gdy oręż nadal posiada moc błyskamieni. Do użytku tylko na orężach zdolnych do pchnięć. Okej. A co to jest? Karyjski wielki miecz. Do użytku na mieczach, z wyjątkiem olbrzymiej broni. Karyjski wielki miecz, karyjski. Okej. Karyjski majestat królewski przekuty w umiejętność. Zamień ostrze w magiczny wielki miecz i uderz nim w dół. Tę umiejętność można naładować, by zwiększyć jej siłę. Do użytku na orężach zdolnych do pchnięć. Z wyjątkiem małych... znaczy, małych egzemplarzy, co? Ale do pchnięć, czyli... Na tym, co tutaj mamy, to tego nie użyję, ale jest powoda się ciekawie. A tutaj wirujący oręż. Umiejętność obronna używana przez karyjskie księżniczki unosi oręż w powietrze, następnie wprawia go w szybkie wirowanie. Dotknięte cele zostaną trafione w serii ataków, do użytku na małych i średnich mieczach, toporach i młotach, a także broń drzewcowej i kosturek z wyjątkiem wielkich włóczni. Okej. Okay. Ciężko mi powiedzieć coś więcej o tym wszystkim, ale wiecie co? Nie gramy pod... jak to się nazywa? Nie gramy pod magię, ale... Jak już mnie nauczyło doświadczenie, mogę wykupić wszystko i nawet skorzystać z tego bez tego, wiecie, no. O, brakuje mi słów. Bez... zmienienia skalowania. Okej, potrzebujemy jeszcze 8... 700 czy tam... 4? Czy ja użyłem pojedynczo? Nie wiem. Okej, okay, ale jeszcze trzy takie. Więc wracając, pewnie to będzie słabe bez skalowania i w ogóle, ale w ogóle będzie można bez skalowania tego użyć. Ale wiecie co, no po prostu wezmę to, żeby mieć. A nuż jest achievement za to. A przy okazji pogadajmy z nim jeszcze. They were conceived at the Great Academy of Rhea Lucaria, to the north of this castle. In the past, they obeyed laws which contravened the Golden Order, or so I'm told. Fascinating, isn't it? That the Golden Order was pliable enough to absorb practices that contradicted itself in the past. With the Order broken, twisted, and in need of repair, such adaptability is more important now than ever. Okej. Okay. Ale dobra. A powiem szczerze, spróbujemy. Spróbujemy użyć jednej z tych umiejętności. Kluczek, czy jakkolwiek to nazwać, ale wiecie, no teraz nie możemy, więc powiedzmy, że tak, póki co będę się... drogi. A akurat znowu on tu idzie, no dobra. Chyba tego nie unikniemy, więc... kula ognia! Kula ognia! Kula ognia! Kula ognia! Kula ognia! Okej, okay, fajnie, że kula ognia, ale niestety da mi się trafić, więc... śmierć?
Otóż nie tym razem, bo jednak... kula ognia. A więc jesteśmy te pierwsze, dobra, przeżyliśmy. Ledwo, ale przeżyliśmy, więc jest super. Gorzej, że butelki mi się kończą. Ale coś tak to będzie teraz. O, ja się będę polegał strasznie bardzo na tym, jak to się nazywa. Na tym, no. Na ogniu. I tak jak mówiłem, spadły trochę FPS-y na chwilę, ale to takie dosłownie spadło i wróciły do normy, więc no. Nie ma co się przejmować. Nadal jest to stabilne w miarę. A jak trzeba będzie coś jakieś cienie osłabić, zmniejszyć czy coś i będzie super. A póki co, co my tu mamy? U, złoty run 2, dobra. To jest 400 runów. Fajna, fajna. Idziemy dalej. Z pochodnią, bo oczywiście jak zwykle jest ciemno i... miejsce w ogóle. Nie podobają mi się te odgłosy, ale tak. O, widzę tutaj przeciwnika, to... Okej, taki z wielkim toporem. To lepiej go ubić, zanim on uderzy, bo pewnie bym... To bym padł, gdybym tego nie zrobił. I tak, tu jest jakieś przejście. Nie, tylko mi się wydawało. Dobra, idziemy dalej, dalej, dalej. Co więcej mogę dodać? Naprawdę podoba mi się Elden Ring, jeśli chodzi o estetykę. Jest to może, wiecie, nic takiego wielkiego, wspaniałego, odkrywczego. Jeśli tam pewnie spadnę, to już nie wrócę. Tam te psy, ale... No, ale znajdźki. Dobra, da się chyba tam jakoś inaczej dojść, bo widzę tam przejście pod tym mostkiem czy coś, to... O cholera. Ja... Tak, zmarł wam ostatnią butelkę. Leczniczą. Chciałem wypić tą magiczną, zamiast tego leczniczą wziąłem. No nie. Okej. To było chamskie. To było chamskie, no ale dobra. Widzimy się za chwilę, jak już tutaj wrócę. Chociaż nie, nie. Nie widzimy się za chwilę, bo dzisiaj jeszcze za bardzo nie ginęłem, to... Dzisiaj jeszcze mogę pokazać tutaj wszystko. Gorzej tylko, że teraz to oznacza przejście znowu przez te ptaki. Chociaż, co ja narzekam na to? Powinien sobie przecież spokojnie radzić. I o, właśnie, jeszcze póki pamiętam. Zobaczmy te właśnie, te popioły nowe, które mamy. Przy okazji może nałóżmy je na kuszę? Jeszcze, dobra, popioły wojny. Wbrew pozorom możemy to nałożyć jednak. Standardowe, nie zmieniamy niczego, bo tutaj... mogłoby być ciekawe, co prawda bym stracił dużo na skalowaniu, ale... Może. Póki co jest tak standardowy i chcę zobaczyć, jak to będzie działało. Okej! Kamyczki możemy strzelać z mieczyka. Okej. Aż przetestuję te obrażenia, wiecie, może nie będą jakieś spektakularnie wielkie, ale... Halo, gra. Ogarnij... ją. To się da trafić w ogóle? Wow! Wiecie co? To jest fajne! Wow! To dobre obrażenia bije! Wbrew pozorom! Wow! Wiecie co, to mam takie wrażenie, że może warto właśnie tutaj nakładać takie efekty, nawet tylko po to, żeby... powiedzmy... Tylko po to, żeby się właśnie bawić takimi jakimiś rzeczami. Mieć jakieś takie fajne skille, nawet jeśli nie gram pod magię czy coś. I co to jest? Okej, a teraz? Okej. Zapowiada się też fajnie, ale tego jednak nie będę teraz brał. Jakoś... Na zakończenie się zobaczymy takie coś. No nie, dobra, tamto może nawet wezmę. A to? Fajny trik! Drena nam niestety te skupienie dosyć dobrze. I okej, wiecie co w sumie z tych wszystkich rzeczy, co... Nawet nie wiem, co wybrać. Magiczne? Nie. Może byłoby mocniejszy i tak na magicznym, ale póki co... Spasuję może z tą magią. I spróbujmy... Powiedzmy, spróbujmy może zobaczyć, jak to właśnie... Będzie z obrażeniami wyglądało przeciwko niemu. Nie, za długo się rzuca, żeby to tak móc przeciwko tym gołębiom zastosować. Chociaż w sumie wiem, że nie są gołębie, ale no... Rozumiecie chyba.
Więc tak, spróbujemy to może na jakimś spokojniejszym opnęcie. To... z kuszy dziada? O, zapomniałem, że ta kusza w sumie to tak... tak nieszczególnie działa. Dobra, nie jest tak strasznie źle znowu. I śmierć. No dobra, na szczęście tam tylko 800 leżało, to nie jest taka wielka strata. Ale tak, musimy to szybko przejść. Gorzej, że pewnie wiecie, jeśli bym chciał ich pominąć, to będą mnie gonić. Dobra. Żegnaj, kuszo. A tutaj tak, zobaczymy, jak to będzie działało. Jeśli tylko okazja. Ewentualnie będę trzymał już dwuręcznie, bo może to przyspieszy trochę proces. A teraz chodź. Chodź, gołąb. Takuj w zasięga i gin. Dobra. Teraz będę musiał być ostrożny, bo chyba tutaj dwa się odpalają zawsze. Okej. Dobra, nie zawsze. Jeden się odpalił, drugi by prawie się nie odpalił. Okej, jeden ubił drugiego. Super, super. Okej, otrzymałem obrażenia, ale... to, że je otrzymałem, w sumie nie jest takie złe, patrząc na to, że mam to leczonko. Swoją drogą chyba sobie kupię potem mocniejsze leczenie, bo to nie jest złe, ale no... jednak fajniej byłby mieć naprawdę takie większe. Okej, kolejny chwilowy spadek. Ale to, jak mówiłem, nie trzeba się tak wielce przejmować, bo te spadki to... są związane z odczytywaniem jakiegoś terenu czy coś bardziej. Shaderami, efektami. Chwilowe są, na całe szczęście. A jeśli nie będą chwilowe, to no mówię, mogę zawsze... zmniejszyć jakość. Ale i tak, najważniejsze dla mnie jest to, że nareszcie mogę bezkarnie, że tak nazwę, w 4K sobie grać. Chociaż no dobra, dla was to i tak znaczenia nie ma. To jest taka, że i tak nigdy nie nagrywam w 4K. Chociaż dobra, to nigdy to może trochę przesada, przecież kiedyś tam, na początku jak zdobyłem możliwość 4K na moim monitorze, to w sumie chyba tam kilka odcinków w sumie w tym 4K zrobiłem. Ale te atrocie były takie na próbę. Ale z moim internetem to nawet... on też umie skorzystać z drabiny. To jest najgorsze, co mogli zrobić. Dać takim oponentom opcję korzystania z drabiny. Znaczy, no, to jest logiczne, że może, chociaż... zabójcze. Tak. Dobra. I jeszcze ten skądś? No bez przesady. Ale dobra. Full focus. Full focus. Może jeszcze coś się uda ogarnąć i przy okazji, jak tak patrzę. Nie to chcę. Tworzenie mogę stworzyć. Nie mogę stworzyć, oczywiście. Ale tak, zaryzykujemy. Barem. I tak mówię, zaryzykujemy z całą świadomością. Że to nie chodzi, zaryzykujemy, w sensie zobaczymy, jak zadziała, tylko zaryzykujemy, na zasadzie zobaczymy, czy nie zginę przez to, że go sobie nałożyłem. Wiecie, tu jest pełno ognist, ten łatwopalnych rzeczy. Dużo to nie zmienia w sumie, nadal są na dwa uderzenia, chociaż tam wcześniej to było dwuręcznie, teraz jednoręcznie. Może jednak w takim wypadku to coś zmienia? Nie. Za krótka ta broń. Zdecydowanie potrzebuję czegoś większego. Ewentualnie, jeśli sobie z tym nie radzę, to wiecie co, zrobię jeszcze jeden test. Test, który też na Margicie. O tak, w końcu nauczyłem się jego nazwy. Pora zobaczyć, czy pałką nie pójdzie mi lepiej. A, za szybko unik. Okej, za szybko unik. Dobra, pałka ma lepsze zasięgi. Zdecydowanie. To ciekawe. Nie wiem, wiecie o ile, ale tak, chyba lepsze zasięgi, więc... chociaż tam przygotowałem sobie te specjalne efekty, to chyba będzie musiał trochę płacić z tą pałką. Okej. Dobra, udało się znowu zmusić jednego do ubicia drugiego. To teraz tak. I ta, widać, że już się plączę. Ale tak, no, że ta pałka bije trochę mniej. Ale wiecie, pewnie bije też inny typ obrażeń, więc to może być też kwestia ich odporności.
A póki co tak. Póki co tak, właśnie idziemy. Musimy szybko tam dojść do miejsca, w którym nas zabito. Zobaczyć, co tam dalej się skrywa. W sumie mógłbym niby... Właśnie, chwila, da się tutaj coś może jakoś znaleźć. Skąd w ogóle ta dziura prowadzi? Poza tym, że jest pewnie zabójcza. No, śmierć? Nie, nie śmierć. O proszę, i to jeszcze tutaj prowadzi. O, ale fajnie. Dobra. W przypadku starcie z rycerzem, próba numer kolejna. Dostaniesz z ognia ile możesz, a... Idź gościu, przeszkadzasz tu w honorowym pojedynku dwóch... wojowników. W sumie jak nazwać moją postać? Chyba archetypem jestem. Może i wojowników, chociaż no, wojownikiem bym tego nie nazwał. Do końca, no oczywiście, śmierć. Za dużo chaosu. Za dużo chaosu tutaj już mam. A takie chaotyczne unikanie to nie jest nigdy dobry pomysł. Nie. Idziemy ponownie. Chociaż tym razem nie będę się oszczędzał. Będzie to szybsze i potencjalnie znacznie łatwiejsze, więc spróbuję wysadzić te ptaki, póki mają jeszcze bomby. Ognia. A. Są drogą ciekawy mnie też... Wiecie, jakbyś tutaj grał w tej sytuacji teraz magiem takim... typowym. Czy ja znowu padłem, naprawdę? Nie, za dużo się skupiam na jakichś głupotach. Ale wracając, zastanawiam się, to powiecie, no... Możliwe, że gdybym tak na przykład wziął takiego właśnie maga teraz, a nie męczył się z tym, miałbym jakieś takie fajne czary czy coś i... Wiecie, by było tu łatwiej z tymi gołębiami. I tak, po raz kolejny powtarzam, wiem, że to są sokoły. Czy jakieś inne orły. Jastrzębie czy coś, ale... No ja mam to do siebie, że nazywam to po swojemu i to się nie zmieni raczej za szybko. Dobra, pierwszy wyeliminowany. Swoją drogą zginął na jedno uderzenie, to jest kwestia tego, że niósł ze sobą tą beczkę, czy czego? Ja zrobiłem ten sam błąd co ostatnio. Tak to trochę wygląda, jakbym naprawdę zrobił ten sam błąd. No dobra, mniejsza. Nie chcę tu kolejnej śmierci, chociaż tak pewnie się stanie, niestety. Okej. Okay. Dobra. Jednak to zwiększało obrażenia, może nie jakoś super znacznie, ale tak. Widzę, że w jednoręcznie muszę 3 ciosy wyprowadzić, dwuręcznie 2. Więc ogień był tutaj sensowny, ale trudno już. Bez niego jestem, to też sobie poradzę. Okej. Okay. Dobra. No i oczywiście... Nie, nie, ja już zacznę... frustrować, więc spotkamy się, jak już wrócę do rycerza. A, no cóż, powiem wam szczerze, poginęłem sobie parę razy, nic mi się jeszcze nie udało, ale, to jest najważniejsze, ale... Proszę, wypadło coś takiego. Szpon jastrzębia bojowego. Inaczej mówiąc, taki piękny mieczyk. Bojowego, tak, myślałem, że już burzowego przeczytam bojowego, ale jednak nie. Jednak jest takie, normalnie i proszę, jakie to... Polowania w ogóle, bo nie sprawdziłem. Z siłą, C ze zręcznością, widzicie, no to już jest chyba ważniejsza broń. Nadal moveset mi się nie podoba. Chociaż... Kto wie, może to jakiegoś porządnie ulepszyć. Czy to ma 101 plus 18? Tutaj na plus 3, na tym naszym oficjalnym mieczyku mamy... a 24. Tak, możliwe, że gdybym to tak typu ulepszał, to byłaby porządna broń, chociaż... raczej spasuje. I tak, jako że znałem tego, to wszystko, co tak dalej, no to stwierdziłem, że wam to właśnie pokażę. No, nie, będzie zgon. Ona, bałem się, że już tu będzie zgon, tym razem tak definitywnie. Ale dobra, jak już przy tym jesteśmy, to tak, zginę ostatnio tutaj i powiem wam szczerze, mam nową metodę, jak z nim walczyć. Pierwsze, wchodzimy w tryb skradania. I czekamy, aż ten giermek się odwróci. Stabujemy giermka, żeby nie przeszkadzał w walce.
I tak, potem już mogę normalnie walczyć, rzucać co trzeba. Albo mogę spróbować w końcu tego. 90 przestarcza, okej. Okej. Jestem na disadvantage, czyli tak można powiedzieć, czyli mam utrudnienie trochę. Nie mam tej przewagi, która by mi się przydała przez moje zabawy tutaj. Ale tak, ale damy radę. Muszę tylko łyknąć i nie zginąć przy tym. I tak, ogniem go jakoś pokonamy. Dobra. I... na zakończenie chciałbym spróbować go dobić tym może. Gdybym jeszcze tylko trafił, to byłby fa... I nie! Naprawdę? Naprawdę musiało się tak to skończyć. Smutno mi się zrobiło, wiecie. O! Wiecie, tutaj teraz jak trzyma dwuręcznie, to 50% więcej się bije, nieważne chyba w jaki sposób. Jeśli tak, to... warto wiedzieć. Co? Okej. Okej, po prostu... chodźmy dalej. I tak, pokażę wam jeszcze to jedno podejście do jastrzębi, żebyście widzieli, jak ja to robię. Czasami, jak mam naprawdę dosyć, to... używam tego, jak to się nazywa. A tutaj właśnie jakichś takich... albo piromancji tych moich, czy w sumie... To jest... wiem, że to jest cud, czy tam... inkantacja, jak to tutaj nazywa, no ale ja to wolę nazwać piromancją po imieniu, wiecie. Albo coś. Teraz chciałem sprowadzić to zdolność, ale... szczerze powiedziawszy, to wydaje mi się, że to useless na mojej sytuacji. Po prostu nie jestem w stanie naprawdę sensownie tego użyć. Nie mimo tego, że chciałbym, naprawdę. Tak, tutaj tak. Szczerze mówiąc, już na pamięć to znam. I tak, oni idą tam. Dobra. To tym razem nawet się nie będę bawił w te kulki ognia na początku, tylko spróbujemy może jak równy z równym zawalczyć. Okej, już jest utrudnienie, więc... nawet tego jego sługusa nie wykończyłem, to nie zostało mi nic innego, jakby zostać ogniem. Żeby tego sługusa wykończyć, wiecie, potem mogę spróbować atakami zwykłymi, ale... na razie to właśnie tak. No i zginę. Mówię wam to. Zginę przez jakąś moją głupotę teraz. A, dobra. Jednak nie. Jeszcze nie przynajmniej. O nie. Tu widziałem tą dziurę. Wow. Miałem farta i to wielkiego, że to przeżyłem. Widzieliście te obrażenia? Ciężko to rzucić i... okej, wygnańca, czyli to są wygnańce, dobra. Naprawdę dużo to zajmuje czasu, ale obrażenia są nawet niezłe jak na... chyba bardzo słabą inteligencję. Tak zdecydowanie dla jakiegoś takiego czarodzieja i pomyślcie sobie, jak to fajnie by wyszło. Tak, to by było mocne. W ten sposób, więc cokolwiek, jakkolwiek tam jest. Dobra. Jesteśmy tutaj, chyba gdzieś ostatnio w pobliżu. Dołem. Tak więc, dobra. Okej. Nie jest dobrze. Chciałem. Ale wracając, tak nie jest dobrze, bo no. Dał mi tylko to leczonko, nie mam już butelek czerwonych, przez to, że jestem idiotą i łopem i w ogóle nie umiem w tą grę grać. Tam jest... gościu z halabardą. Chyba to było tutaj? Tak, nawet go widzę. Dobra, skoro nie zostało mi nic innego, no co? Biegamy w bezpieczniejsze miejsce, tak dla mnie i... ile mogę, tyle będę w niego ciskał.
dobra. Spokojnie, może wystarczy, może wystarczy. Dobra, starczyło, starczyło. Jest dobrze, robimy postępy. Chociaż i tak są one znikome, patrząc na to, ile już ten odcinek trwa. Ale tak, nie ma co płakać, nie ma co się użalać. Najważniejsze, że daliśmy radę, więc jej i w ogóle. Ej, i to miejsce? To ma skrzynkę, oby to nie był mimik. Może lepiej właśnie skoczmy. Dobra, nie zapowiada się na mimika, więc nawet nie wiem, czy są to mimiki. Walne naśladowcy, co? Jakieś wyposażenie pewnie, ale... Specjalne coś, czy jak? A tutaj? A... A nie! Walne naśladowcy... O, to jest jakiś przedmiot! A, zużywa punktu skupienia, będę śledzić... O, fajne! To jest takie... Ale zaklęcie kameleon? Albo te gałęzie, wiecie, tak jak były też chyba w Dark Soulsach jakieś gałęzie. Talizmany czy coś. Nawet nie pamiętam, ale tak, było coś takiego fajnego. Dobra. Dobra, co tutaj dalej? O. Chyba mamy to zejście do tych psów i tak dalej, jak tam myślałem, wiecie, tam wcześniej i... Czekajcie, co? Czekajcie, to... Czy to jest... Nie, to musi mi się wydawać. Ale wiecie, to tam jest coś, co wyglądało jak... Boss tego, wiecie, tego... Ten, który nas pokonuje w samouczku. A. Gorzej tylko, że już nie mam żadnych tych... butelek życia, ani niczego, żeby... zrobić, więc tak. I co tu mam? Szlachetne mięso. Zwiększyło chyba obrażenia fizyczne. Warto. Tak, bo to samo nam dał ten dzban cały, więc tak, chyba ten zjedno. Dobra, co tutaj jest? Topór. Tak, definitywnie to jest to samo stworzenie. Jak tak zobaczyłem ten skok teraz? O, dobra, to w takim razie może tutaj będzie bezpieczniej? Żeby to był skrót, błagam, żeby to był skrót. Nie chcę umierać, oby to był skrót. Uwaga, czy to jest... Skrót, udało się, jesteśmy zbawieni. Uwielbiam tą pudełkowatość świata. Jednokrotnie mnie ratuje. Ale dobra, popiół wojny w takim wypadku jeszcze, jak przy tym jesteśmy. Szczerze zdejmę. Dawne wzmocnienie. Fajne, wiecie, jest, ale... Nie sądzę, żeby to był dobry wybór. I tak, mamy 38 minut, ale jako, że no, nagrywam to na zapas ze sporym wyprzedzeniem, to nie przejmuję się tym, ile mi to zajmie, nie mam żadnych też terminów ważnych czy nic. Przez najbliższe kilka dni wydaje mi się, że jestem, można powiedzieć, na luzie, swobodny, więc tak, możemy jeszcze trochę pociągnąć tego odcinka. W dalszym ciągu jednak nie chcę się... Siadałem, dobra, mam teraz... pełne resursy. Zobaczmy, jak sobie poradzimy z tym gościem. Ale tak, definitywnie to jest ten sam. Samozabójczy swoją drogą też, jak tak patrzę. I nie, może jednak lepiej będzie... Nie, ja muszę. Bo ambicja mnie pozwala, rozumiecie? Raz mnie pokonał tam wtedy chyba? Chociaż nie, wyglądał trochę inaczej, może? Dobra, powiem szczerze, nie pamiętam do końca. Ale wracając, no... Chcę go po prostu ubić. Nawet ze względu na to, że on wcześniej mnie ubił tam, wiecie, w tym samouczku. Zresztą dobra, to mogło być coś bardzo podobnego, a nie do końca... takie... A, super. Stawił się akurat tak, że nie mogę w niego ogniem. Dobra, chociaż dobra, jest poprawiony i... No, ogień! Czemu w kamień wpadasz? Ja tą butelkę już na wszelki wielki i... O, dobra, jest zasłonięty tarczą, ale może ta tarcza nie jest skuteczna przeciwko ogniom? Jeden cios mi wlazł i śmierć, oczywiście! Tylko się wychyliłem, to on zrobił jakieś ataki, których nawet się nie dało uniknąć. Dobra, nie. Zobaczymy z tym kiedy indziej.
Tak, zdecydowanie. Kiedy indziej byli bezpieczniejszym momentem. A póki co... Mogliby zakończyć ten odcinek, ale nie, nie chcę. Ja chcę jeszcze sobie coś pozwiedzać. Poszukać czegokolwiek. Jakoś tak mam tą ochotę. Dobra. Podnie, chociaż no chyba ten... jakoś tak informuje naszych oponentów, że my tu jesteśmy. Ale mniejsza z tym. Schowam ją. Będzie trochę ciemniej niestety, ale no, życie. O nie, ale jest to przejście, które prowadzi z jakąś... okej. Okay. Nawet wiem, gdzie to do końca prowadzi, więc tak. Widziałem tam tego wroga, więc no będzie dobrze. I ponury kamień kowalski 2. Okej. Okay. Chyba mieliśmy już jakiś ponury kamień kowalski kiedyś, więc okej. Okay. To było do ulepszenia z jakiejś specjalnej broni, czy czegoś tak to było w opisu. Mamy już przejście z tą mgłę, którą widziałem dużo wcześniej. A w sumie tam nie wiem. Widziałem i wiem dokąd prowadzi mniej więcej tamto, to zobaczmy tutaj. Też coś może być wielkiego wartego uwagi. Proszę wątpię, ale... podniszczony prosty miecz, okej. Okay. Kolejna jakaś brońka. Tutaj akurat podejrzewam, że jest to jedna z tych takich bardziej joke broni. A, nie, nie jest aż taki zły. Prosty miecz z krótkim, szerokim ostrzem. W użyciu znany był jako miecz ludu. Choć stylistyka złotego drzewa wciąż jest widoczna, czas nie był łaskawy do tego miecza. Teraz jest... umiejętność konfrontacja, co? A jak to działa? Umiejętność zaczyna się z wyłączeniem poziomu, następnie wykonać zwykły atak, by ciąć w górę przez zasłonę. A nie, dobra, to jest typowe dla tych mieczyków. Szkoda. Strzały i okej, okej. Tam jest jeszcze jakieś na dół. Widzę je. Ale zanim to oczywiście tutaj, nie, nic więcej nie ma. Dobrze. Dobrze. Dobra, jak tam czas? No, już powinien naprawdę kończyć, tak z perspektywy tego życia. Takich, a mam jakieś miotacze ogni. Nie. Podoba mi się to. Z drugiej strony też nie podobało mi się to wiecie tam. Ale z dwojga złego chyba preferuję tą mgłę. Łatwiej tam będzie spaść na śmierć i inne tego typu. Nie, to jest jakieś inne miejsce. Ja to mgłę widziałem? Nie, mi się wydaje, że to widziałem gdzieś coś innego. A nie, jednak tą. Okej, czyli to jest ścieżka poboczna jakaś. Która każe użyć tego kamiennego klucza miecza. Chyba miałem jeden, akurat. Pomimo tego, że użyłem tam wtedy, wiecie. W samouczku. A właśnie, tamte w samouczkowe obszary jeszcze trzeba sprawdzić. Kluczowe przedmioty. O, proszę, mam jednak dwa takie jeszcze klucze miecza. Pomimo tego wszystkiego. O, nie! Do widzenia! Do widzenia mi! Nie chcę mieć z wami nic do czynienia. Idźcie sobie. Teraz jeśli ktoś przyjdzie, dostanie z płomienia. Nawet nie będę czekał. Raz ginął, ten jeszcze nie, ale też dostanie kolejny raz z płomienia. Dla spokoju świętego. Dobra, udało się. Bierzemy pochodnie, żeby lepiej widzieć i tak. Zaskakuje za dużo tych mieczy. A przejść nie widać, ale dobra, co my tu mamy? Drewniana tarcza z moczowym jastrzębia. A, od razu ją sprawdzę. Nie będę ubierał, ale wiecie, chcę sprawdzić, czy ma jakieś specjalne właściwości może. Dobra, nie widzę niczego, ale tutaj tak. Misericordia. Język po prostu idzie złamać na tym. I tak, tutaj to jest broń jakaś, zobaczymy zaraz, co konkretnie. Tu mamy topór, ale co ciekawe, słabszy. Niewiele, ale słabszy jednak. A tego co mamy i to jest sztylet. Szczególnego. No, z movesetu, tak, sztylecik. Ale zobaczmy jeszcze opisa, bo wiecie, w opisie może kryć się jakieś informacje ciekawe. Szybki odskok, ulubiony sztylet wojskowych medyków w bieli. Śpiczasta klinga jest twarda i ostra, to sprawia, że trafienia krytyczne są wyjątkowo groźne. Medycyna to litość, a na polu bitwy bywa ona bezwzględna. Szczęścią zabójców przebranych za miłosiernych ludzi. Okej, ale... ma jakieś znaczenie i... żelazne ostrze.
Pewnie jakiś dziwny przedmiot. Czym jest żelaznostrze? Gdzie ono w ogóle jest? A chwila, tutaj, tutaj. Pozwala na wybór ulepszenia właściwości broni? Co? Żelaznostrze z wygrawerowanym szyfrem. Może służyć kosebka. Kiedy nadaje się właściwie z pomocą wojny, można wydać dodatkową wartość właściwość ciężkiej, wymyślnej lub wysokiej jakości? Co? Ja nie rozumiem, przecież to są właściwości popiołów, to po prostu. Chyba, że... Ja to jest to tyle tutaj? A nie... A może? Chwila, co? To ten gość tutaj siedział? To i to tyle? Nic więcej tu nie ma? Zgadłbym się spodziewać czegoś więcej. Okej, mam tu jakieś żelaznostrze, do którego mam teorię jedną, jak ono może działać, ale tak, o niej się przekonamy za chwilę. Jak zginiemy, albo zdecyduje się zakończyć epizod, a prędzej zginiemy. Już dobra, epizod też zaraz będę kończył, ale chcę sprawdzić tylko jeszcze tutaj to większe pole bitwy, no. Żal byłoby tego nie brać teraz. Wiecie, sprawdzę tak dokładniej i w ogóle... Nic nie strzelili, ale widać, że strzelają. Więc najlepiej chyba będzie ich zajść tak od boku? Nie, to był błąd. Zatrąbili, teraz pewnie wszyscy wstaną i nagle będą chcieli mnie wymordować. Okej. Dobra, spokojnie. Może jeszcze... Jeszcze to ogarnę! Jeszcze to mogę ogarnąć, dobra, nie jest tak źle. Jeszcze żyjemy. Mam przedmioty, więc jej... O, dobra, widzę tego wroga, na szczęście mam pochodnie. Toporem, więc to mogło być niebezpieczne, ale na szczęście nie jest. I ognista strzała, fajnie. Przydałoby się może, gdyby nie fakt, że... Nie mam łuku chyba, a nawet jeśli mam, to pewnie na tyle słaby, że się nawet nie opłaca. Teraz wezmę nawet w dwie łapy, czemu by nie? Głównie chodzi mi o to, że chcę ich wyeliminować, zanim oni wyeliminują mnie. Chociaż jednoręczny moveset wydaje mi się trochę szybszy, więc niekoniecznie w dwóch rękach bym chciał walczyć tak cały czas. Dobra, miotacz płomieni kolejny. Wyeliminujmy tego, który nim tutaj operuje. Gasnący motyl i grzyb, okej. Okay. Chwila, oni też mają te właściwości takie jakby powietrzne? To może, to wiecie, może ich mieczyk, gdybym dostał, to miał takie też fajne właściwości. Ciężko mi to stwierdzić, więc nie będę tego na razie testował w ten sposób, ale tak, potencjalnie. Co, no, widzę tutaj właśnie dużo tych trupków. Właśnie głównie dla nich chciałem tutaj przyjść, ale dobra, nie przejmujmy się tym wszystkim. A co tu mamy? Złoty run? Jeden, nie, dwa. Magiczny smar, okej, czyli to jest alternatywa dla ognia, tym razem magia. Dobra, a tam jest jakiś... Ale tam za chwilę. Tak, najpierw tutaj jeszcze szybko tego. No tutaj jeszcze więcej mi oferowali. Ten grzyb akurat nie był planowy. Pika, okej. Czemu okej? Ale dobra, pika może być. Coś tutaj więcej jest. Niegasnący motyl. Dobra, widzę to przejście, spokojnie widzę to przejście. Tam najpierw pójdziemy, zanim będziemy zwiedzać gdzieś głębiej dalej. Ale tak, do tego wielkiego wroga raczej dzisiaj nie pójdę. Stanie swoje życie. Te 4000 już chyba, które targam. I czy to jest? Nie, to nie jest brama główna. No bo gdzie indziej jakoś inaczej. Przecież może to być ona, tylko wiecie, teraz otwarta. Nie wiem. A runa czwórka. Dobra. Kolejny wróg, którego można łatwo wyeliminować. Okej, nie wiem dokąd to nawet prowadzi, ale dobra. Teraz może dobrym pomysłem byłby ciąglowanie płomieniem w nich, tak? Bo to się tego uczyłem, żeby, wiecie, ułatwiać sobie życie. Tak. Okazja taka jak ta, to warto to chyba wykorzystać. I dobra, teraz mam ostatnią butelkę, którą wolę schować na krytyczny moment, więc pozwólcie, że się podlecia w ten sposób. I cóż, w sumie z mojego tego takiego planu chyba niewiele zostało z oryginalnego. Ale dobra, zobaczymy. Okej, trójstrzałowe balisty. Trójstrzałowe balisty z eksplodującymi bełtami. Nie. Wiej. Okej.
prosto w pleca zrobić temu. Jeszcze przeżył to, super po prostu. I zginąłem. Zginąłem prędzej, ale tak, no nie. No nie, smutek. Ale dobra, skoro już i tak padłem, to na tym zakończymy epizod. I tak, co w sumie prawie zakończymy. Bo zanim zakończymy, chcę sprawdzić najważniejszą rzecz, która moim zdaniem może istnieć w tym, i o to wszystko chodzi, ale teraz tak, popiół wojny szał i standardowy, ciężki, wymyślny, wysokiej jakości. Okej, czyli wymyślny to jest skalowanie ze zręcznością. I patrzcie, tutaj wysokiej jakości tracimy 20, zyskujemy 10. Zgodnie tego, co mamy, tutaj zyskujemy 6, ale tracimy 9. Kawę, dobra, czyli to moja teoria się potwierdziła. Zdobyliśmy sposób nakładania jakości ulepszającej siłę, zręczność, albo jedno i drugie na dowolnym popiole, więc fajnie. Ale tak, jak to działa i innymi takimi zdetami zajmiemy się w kolejnym epizodzie. A póki co dziękuję wam bardzo. I to by było na tyle, więc trzymajcie się i hej, hej!